Siemanko, wtorkowy już, nie, taki poranku. Siemanko widzowie, siemanko godzina 11 w mojej nowej chacie w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, w Nowym Jorku dokładnie. Pieski już wyprowadzone, więc zostają na chacie, a my właśnie idziemy ogarnąć jakieś jedzonko. Trzeba coś upolować. No i właśnie na polowanie to weźmiemy sobie rower. Tu normalnie jest guzik. Tu jest rower. No i sobie teraz pojedziemy do sklepu. Przy okazji pokażę wam trochę, jak ta okolica tu wygląda. No i taki to jest właśnie pomysł na odcinek, żeby zrobić coś takiego lifestyle'owego typowo. Żebyście mogli zobaczyć, jak tu wygląda życie, a nie ino, że ciągle ten Manhattan i ciągle te wieżowce. Tu jest na przykład taco villa. Do sklepu jest jakieś 20 minut, żeby dojechać. Ta okolica, w której jest ten mój nowy dom, no to jest taka okolica, to jest taka odpoczywalnia jakby. Ludzie, którzy ciężko pracują na Manhattanie, właśnie w wieżowcach i w okolicach wieżowców, no to jak już wykonają te swoje prace, to później sobie wracają do domu. Około godzina drogi przy sprzyjających wiatrach od Manhattanu właśnie znajdują się te okolice. No i wracają sobie później do tych swoich domów i odpoczywają sobie, nie? Ja sobie tu też tak odpoczywam przez ostatni tydzień właśnie. No jak listonosz coś tam wciepnie do środka, to wtedy robi tak. No i wszyscy wiedzą, że jest jakiś list do odebrania. Tu kawałek dalej, jak się wyjedzie, to już nie ma takich wypaśnych rezydencji, ale są wypaśne domki jednorodzinne. Mocno amerykańsko tu jest. Jak widać, nie ma tu już takich skrzynek na listy, więc przydałby się tu teraz taki kosz na tym rowerze, a w tym koszu gazety. No i jo, niczym Billy Boy właśnie biera te gazety i rzucam ludziom pod drzwi. Pod każdymi drzwiami ląduje gazeta. To mi się tak kojarzy właśnie z taką amerykańską młodzieżą, która dostaje swoją pierwszą pracę, nie? O, i jest. Stop i Shop. To jest właśnie nasz sklep. Zaraz tam wbijamy po jakieś zakupy. Tu na skróty, pyk, pyk. Rower tu zostaje. Drzwi tam nie trzeba zamykać w rezydencji, więc może rowera też nie trzeba zamykać, żeby nie ukradli. Sklepy, co? Bardzo podobne do naszych sklepów. Powiem wam, że wybór różnych produktów mają zacny, ale pomidory to bida. Nie ma tu takich dobrych pomidorów. A spróbujemy takiej sałatki, zobaczymy. Swordfish, please, this one. No i ciekawe, jak tu jajka oznaczają, bo w Polsce to wiadomo, jest zero, zerówka, jedynka, dwójka i trójka. Patrzcie, jako tu normalnie wielką owsianka można kupić. Normalnie ciulone ta sałata. Cały taki plecak zakupów. Jak widać, koła mi nie zajebali. Kierunek rezydencja. Dotarliśmy na chata. Powiem wam, że te pół godziny na rowerku mnie tak rozgrzało, że normalnie wykorzystam to rozgrzanie i od razu robię trening sobie po tej przejażdżce rowerowej. Wbijam na dół, tam jest taka siłownia mało i robię trening. Ja już po treningu, ten dzisiejszy trening to w zasadzie było takie bardziej na podtrzymanie aktualnej formy niż na jakiś progres, bo progres to się w zima robi, a teraz trzeba właśnie korzystać z tego wypracowanego zimą progresu. Tym można fajnie przed ramię pompować. Dobra, dobra, ale to nie jest trening raport, więc nie będę po prostu zanudzać za bardzo tym treningiem. Idziemy do kuchni zjeść coś dobrego. Amerykański sztekel, pyk. Co tu się dzieje w tej kuchni? Ryba się tu gotuje na parze. To gotowanie musi potrwać jeszcze 3,5 minuty. Tu przy zlewie są różne wypasione rzeczy, na przykład z tego kokotka
leci od razu przefiltrowana woda, której można się napić. Z tego kokotka leci klasycznie zimna, ciepła. I ten kokotek jeszcze jest taki wyciągany, że można sobie wyciągnąć ten kokotek i nalać wody w jakimś tam trudno dostępnym miejscu. I to jest też dobry hit. Tu leci od razu gorąco woda. To jest taki kokotek od razu z wrzątkiem. Swordfish, czyli miecznik, ryba miecz. U nas też taką możesz mieć. W Polsce też jest miecznik dostępny. Tak to wygląda, proszę Państwa. Nie wiem, ile to ma kalorii, bo od kiedy jest w Stanach, to nie liczę tych kalorii. I no tak orientacyjnie staram się nie przesadzać z ilością pożywienia, a tu jest bardzo łatwo o to, żeby przesadzić z ilością pożywienia, bo jest tu łatwy dostęp właśnie do tego jedzonka. Ja nawet w Ameryce jem to samo, bo jakże jest w Polsce, to mój talerz wyglądał podobnie. Teraz jeszcze to zaleję oliwą, posypię solą i to będzie dobre. Zmywarka, ona już robi swoje. I my też dalej robimy swoje. Potrzebujemy do tego lodu. A tu jest właśnie w tej amerykańskiej lodówce nawet taką specjalną przegrodę na lód. Bierzemy trochę tego lodu. Tu jest napisane, że to jest Sub-Zero i ciężko się ją otwiera bardzo. Ja by wręcz mógł chyba się... Patrzcie, widzicie? Ja się tak odchylić mogę tu i dopiero się po chwili otwiera. Ciekawe, czy tu chodzi o to, żeby jakby zniechęcać do otwierania tej lodówki. No bo jak już się to otworzy, no to jest tam dużo jedzenia. Wjeżdżo terere, yerba na zimno i wjeżdżo też rabat dla właśnie widzów oglądających ten odcinek. Tu na dole jest napisane, jaki jest kod rabatowy. Rabat jest ważny na www.yerbanot.com, czyli w moim sklepie z yerbą oraz z gadżetami dla widzów moich kanałów. Dobra, powiem Wam wszystko od początku, jak to było. Więc na początku był Chropaczów. No i 3 tygodnie temu przyleciał rzek właśnie tu do Ameryki, do Nowego Jorku. Jest rzek tu już od 3 tygodni. No i pierwszy tydzień spędził rzek w hotelu na Queens, niedaleko Queens Bridge, tego mostu. Następnie przygarnął mnie Jarek razem z Patrycją, ze swoją żoną. Przygarnęli mnie do siebie na takiej spokojnej okolicy na Queens, niedaleko Greenpointu. Jarek, Patrycja i w drodze Kora. Dzięki, że mogłem u Was mieszkać. Do nieba sprawy. Cześć. Do zobaczenia. No, siemanko, siemanko. Bo tam mamy wtedy wymiar 70, wysokość tego profila, nie? Ja myślę, że to będzie najbardziej zbliżone, przynajmniej dla Ciebie, do chwytania, na najbardziej będzie oddawało te aluminium, nie? Mhm. Kurwa, no ale to pod kątem treningowym tylko, sam dla siebie, wiesz. Maciek właśnie dzwonił. Maciek ogarnie profile na nowy symulator do Atelier. Właśnie i siedząc tu, dzięki telefonowi mogę pozałatwiać różne rzeczy, które dzieją się w Polsce. I z jednej strony mogłoby się wydawać, że Rzech uciekł od, nie wiem, obowiązków albo coś takiego, bo poleciał na urlop. A tak na serio to jego cała robota, wszystko to, co Rzech robił w noże, to tu robię. No nagrywam, później to montuję, no i czasami coś na telefonie muszę pogrzebać, nie? Żeby było dobrze. No i taką jest właśnie praca na, to się, tylko freelancer, jest freelancerem. To jest freelancerka na wysokim poziomie, nie? Normalnie tu na Long Island, w posesji, w no właśnie takiej małej rezydencji tu. Jak hrabia normalnie, grabia jak hrabia, tam liście właśnie trzeba pograbić. No i tak się tu właśnie szpanuje, a tak na serio to dzisiaj wraca tu właśnie amerykańska rodzinka, comeback, z wakacji robią, wracają, no i dzisiaj tu już właśnie będzie pełno ludzi wieczorem, a przez cały tydzień nie było nikogo i no jo, i właśnie kamera i montaż i wykorzystał ten czas na odpoczynek, na pomontowanie różnych materiałów, które już mogliście widzieć, no i
chyba jeszcze jakiś czas tu będę mógł posiedzieć i też postaram się fajnie ten czas wykorzystać. Niebawem ruszamy na podbój drążka obrotowego na jednej z plaż właśnie tu w Nowym Jorku. W końcu udało mi się dotrzeć do miejsca, w którym jest taki oryginalny Hank Challenge. Tu jest ich logo, a w środku są schowane drążki obrotowe. Widział, że na zdjęciach, że mają chyba 4. I czasami wystawiają je tu na zewnątrz i można płacąc 10 dolarów wygrać 100 dolarów za 2 minuty wiszenia. No i my tu specjalnie przyjechali dzisiaj w niedzielę rano. No i co się okazuje, że jest lipno pogoda i nie ma drążków, zamknięte jest po prostu, no i lata mojego treningu poszły na marne. Także teraz idziemy spalić. A właśnie, bo Angelika jeszcze, to trzeba podziękować Angelice za to, że przygarnęła mnie tu właśnie do domu. Angelika tu właśnie pomaga Ori. Generalnie są tu dobre układy, wszystko jest dobrze i rodzinnie, spokojnie. Za to, że przez ten tydzień mógł, że chcę tu posiedzieć i skorzystać z prądu i robić montaż, no to musiałem się opiekować psami i chodzić z nimi na spacery, karmić je i ogólnie lubić je. Bo trzeba by lubić tych dwóch małych właśnie łobuzów, bo kleszcze, ja mam obsesję na kleszcze, a psy ciągle w krzakach łażą i trzeba sprawdzać właśnie, czy nie mają kleszczy. No i tu właśnie po tej okolicy przechadzą się z psami. Jest pięknie, jest spokojnie. Trownik jest wykoszony. Zraszacze działają. Ja mieszkam w tej chacie. Oprowadza was. Za to, że muszę tu mieszkać przez tydzień i nikogo tu nie ma i muszę tu być sam i że muszę pilnować tej chaty, no to dostał że chwura. Mam klucze właśnie do tego większego samochodu. Dobra, wbijamy do środka. Tak to wygląda, proszę Państwa, że jest tu dużo pomieszczeń, z których właściwie nie korzystam. Tam się idzie na dół, tam jest między innymi siłka i dużo klocków Lego. No nie wiem, nie mogę tu za bardzo otwierać szafek, ale tu otworzę, bo wam pokażę coś, bo tu jest coś wyjątkowo dobrego. No, to nie ta szafka, sorry. Tu jest coś wyjątkowo dobrego. Jest to polska suszona wołowina i są tu też płatki owsiane polskie. Niestety nie ze sklepu www.jerbanot.com, ale możecie je dostać w polskich wielobranżowych spożywczakach. Możecie dostać takie właśnie haferfloki, 5 minut trzeba gotować, takich różnych łakoci, ale kto by takie łakocie wcinał, jak tu jest taka owsianka, którą można sobie dosłodzić na przykład właśnie jabłkiem. To jest ciekawe. To jest odkurzacz. Czy coś takiego, nie wiem jak to jest możliwe, żeby to było odkurzaczem, ale widział, że oni do tego podłączają właśnie rura z odkurzacza. A tu taka specjalna stopka na drzwi. Taki smaczek, którego nie widziałem u nas wcześniej chyba, albo nie zwracałem uwagi po prostu. To miejsce to jest raj montażysty. Tak leci na żywo timelapse z projektu. Tak, a 5 minut przerwy w procesie montażu, które się dzieje co 25 minut, no to dzieje się czasami też w tym miejscu. Tu jest mój pokój. W moim pokoju moja łazienka. Tu wisi kot. Zielony hak na przykład do asekuracji, żeby było bezpiecznie od razu z oryginalną lążą. Tu Daniel z DC24 Forever. Normalnie na korbka kręcisz, nie? I zamykasz. No i tu Jack spał ostatnio właśnie.
A tak to wygląda tu. Oczywiście cygaństwo się wdarło, przyjechał i ten, powiesił ręcznik, nie? Widać, że na buszkrafcie wychowany. O, z drogi! Ej, mało brakowało. Bela, co ty kombinujesz? Ty na pewno zaraz będziesz czekać na wiewiórki albo coś takiego. Jak oni widzą kuriera, to jest normalnie ogień z tego, nie? Z szopy. To nie pasuje tu. Właśnie to jest jeden z minusów Ameryki, że oni mają jakieś inne gniazdka i taką przejściówkę trzeba mieć. Najgorsze jest to, że mam ze sobą tylko jedna taka przejściówka i przez całe te 3 tygodnie, które tu przebywam, mam ze sobą tylko jedno gniazdko tak jakby. I muszę sobie właśnie radzić na jednym gniazdku i jakieś te taktyki specjalne właśnie obliczać. Tu jest dużo roboków też. Wczoraj taki wielki pająk tu był, ale żech się go wystraszył normalnie. Tak, żech się go wystraszył. Stołżech tu zawieszony od godziny na montażu i nagle coś mi tak jakby mrugnęło na dywanie, jakby coś się ruszyło. Jakby się pokulał jakiś kłębek kurzu albo coś takiego. A się okazało, że to nie był kłębek kurzu i no... Taki był właśnie jakaś z nogami. No i szybki był, pitnął jakaś pod łóżko. Tu właśnie w oknach są wszędzie siatki, bo jest dużo komarów i robactwa jest dość sporo, no bo to jest jakby w takim, widzieliście, w takim parku, nie? Tu jest jak, to jest taki amerykański Nałęczów. Pamiętam, że kiedyś, że zima spędził w Nałęczowie. To jest niedaleko Lublina, takie miejsce, gdzie właśnie dużo ludzi z Lublina ma działki i tak dalej. No to tu to jest taki odpowiednik Nałęczowa. To jest amerykański Nałęczów. Te Long Island, nie? Albo przynajmniej ta okolica na Long Island, w której ja się teraz znajduję. Teraz taki zjazd. Wow! Powiem wam, trawa tak wygolono, że normalnie tu jest jak w jakiejś najwspanialszej dolinie. Takiej właśnie jakiejś, w której można spędzać czas spokojnie i beztrosko. A ja się tu też ciągle śmigam po bosoku i miał tu jednego kleszcza już. Nie wbitego, tylko wlazł mi na noga i od razu, żeby na niego zwrócił uwaga, załapał, że od razu orient i że ściągnął tego kleszcza, nie? Także ściepnął go po prostu z nogi. No, na kleszcze trzeba uważać. Nawet w Ameryce są. Pół też mają podobny problem. Tyle. To by było tyle w tym odcinku. Dziękuję za wytrwanie do końca tego odcinka i pozdro. Dziennik pokładowy Banota, 1 czerwca 2022. Jesteśmy w Ameryce i tu jest taki bankomat jak McDonald's, że normalnie podjeżdżasz furą i możesz sobie bezpiecznie załatwić sprawy związane właśnie z dolarami. Możesz je tam wpłacić i wypłacić też? Tak, i wypłacić. Czyli bankomat po prostu? Taki bankomat, tak. Bankomat jak McDonald's, no. Mac bankomat. Zamiast sprzątaczki tu taki robot jeździ właśnie i... Tutaj ma oczy. Tutaj. A, rzeczywiście, no. Kawa jest w takiej puszce. Dużo. Dużo kawy się zmieści w tej puszce. Daily Mail. Jest coś na nazwisko Banot. Co? Nieźle. Ulotki i ja piernicze. Marcin, pomóż. Maciek, jak widać, tu nie marnował czasu. Nauczył się żonglować w tym czasie, zamiast marnując czas, i to jest właśnie dobry skill, który może się przydać, jakby coś ci wypadło z ręki, ty w ostatniej chwili to łapiesz i to wtedy nie spadło na przechodzące akurat przedszkole i ostatnich zakonnic właśnie z tego właśnie rodu. I one wszyscy przeżyli, bo on miał taki refleks od żonglowania, że nie upuścił tego i to nie spadło na nich z dużej wysokości. Brawo, brawo dla Maćka. Dziękuję. Tu właśnie spotkanie na siłowni kolegów po fachu. Kolega też prowadzi kanał na YouTubie. Bar Naturals. Bar Naturals.
Jest. Tu jest link. Nice. Right better. It's okay. Thank you.